konsekwencje dla współczesnej sztuki, jakie przyniosła ze sobą rewolucja Basia Marszala Duchamp. Rewolucja znalazła swój wyraz w wielu obszarach artystycznej aktywności, a Duchamp stał się takim prekursorem tendencji, które świadomie podważają dawne zrozumienie sztuki. I w ten sposób zrodziła się nowa estetyka, estetyka właśnie tej codzienności, kształtowania właśnie przez wszechobecnych przedmiotów na każdym kroku obecnego rzeczywistości i wyobrażeń współczesnego człowieka. W dekadzie lat 50. i 60. XX wieku spokojne i dostatnie życie stawało się celem samym sobie dla bogacących się głównie zachodnich społeczeństw. Po prostu cieszono się przedmiotami, co nadal wyraźnie uchwycił właśnie brytyjski artysta Richard Hamilton w jego słynnym kolażu, co właściwie sprawia, że dzisiejsze mieszkania są tak odmienne, tak pociągające. Konsumpcja przenikała się z kulturą, a w środku tego wszystkiego tkwił właśnie przedmiot, prawda, w różnym kontekście. Obraz ten był zapowiedzią rodzącego się właśnie ruchu pop-artu, tak jak powiedziałam, w wersji właśnie oczywiście brytyjskiej, choć najczęściej łączono go ze sztuką amerykańską. Dzieło miało być po prostu świadectwem współczesnej codzienności, tak jak dokładnie tutaj, na którą składają się artykuły gospodarstwa domowego, reklama, fotografie gwiazd filmowych czy odpadki, też zobaczymy. Zanim jeszcze wielką siłą perswazji oni wkroczyli na artystyczną, tutaj jest rozumienie, scenę, twórcy pop-artu z lat 60. XX wieku, frapujące dzieła przedstawił amerykański twórca, Jasper Johns, to malarz, rzeźbiarz i grafik. I tu mam Państwo właśnie przykład, malował, jest ileś tych wersji, tej swojej flagi amerykańskiej. Natomiast tu jest jeden przykład, są trzy płótna, jeden na drugim przyklejone, jest dokładnie przedmiot flaga amerykańska przedstawiona. Natomiast jego flaga z 1954 roku drażniła wręcz pytanie, czy jest obrazem, rzeczą, a może jedynie graficznym znakiem. W efekcie, tu mają Państwo fragment, powstało dzieło o przedmiotowej wręcz fakturze. Kolejna jego praca, brąz malowany, jeden z 1960 roku, był wykonaną z brązu puszką, co ma smarowanie puszki, piwa pomalowaną tak, że niczym nie odróżniała się ona od oryginału. Jest wykonana z brązu, czyli szlachetnego materiału. Odwracała ona koncepcję rzeczy gotowych do góry nogami. Nie była bowiem już wytworem przemysłowym, użytym i uhonorowanym przez artystę, ale ręcznie wykonaną rzeźbą. I takich prac rzeźb przedmiotów codziennego użytku powstało o wiele więcej. Jego rzeźby, nie rzeźby, bo tak bym mogła określić, były zatem czystą ironią, kiedy to uhonorowane na tej zestawie zostały nędzne przedmioty na wzór właśnie takich prehistorycznych sprzętów archeologicznych muzeum. Jeszcze inaczej w potocznej codzienności się zanurzał Klaas Oldenbuby. To jest urodzony, jeszcze żyjący artysta, urodzony w 1929 roku, amerykański artysta szwedzkiego pochodzenia, który deklarował, że jest za sztuką, która bierze formę z linii samego życia, która wiruje, rozprzestrzenia się, akumuluje, pryska, jak to mówił, i kapi, która jest, jak ta sam mówi, prostacka, bezceremonialna, słodka, głupia, jak samo życie. Taką właśnie była jego witryna sklepowa, którą Państwo widzą na slajdzie. Była ona zafałszowanymi kopiami, jakbyśmy powiedzieli, rzeczywistości, udającymi do widzenia prawdziwe przedmioty. Siła rzeźby właśnie tego artysty tkwiła w równowadze między ironią a powagą w odniesieniu do kultury amerykańskiej. Podkreślały to wyraźnie jego kolejne rzeźby, w tym kolosalne, tak jak tu Państwo widzą, dwa cheeseburgery i jeszcze taka kolejna jego praca, burger, wykonana odpowiednio, wcześniejsze były z gipsu pomalowane, a ta jest z szytego płótna wypchanego, czyli gąbką. Właśnie przykład jeszcze jego flokę i samego artysty. Innym jeszcze takim przykładem takich
interesu, umieszczając właśnie taką toaletę na postumencie. Tu Albert Bury oczywiście składał oczywisty hołd dla wspomnianej i Państwu zaprezentowanej wcześniej fontanny. Kilka lat później artysta początkował wówczas we współpracy ze swoją żoną Poszej Bruken, historyczką sztuki, nową strategię i reprodukował masowo obiekty na gigantyczną skalę i rozmiar, w kontekście, którym na nich nie można oczywiście znaleźć. Pomysł powiększenia drobnego, codziennego przedmiotu, jak na przykład łyżeczki nawet do herbaty i umieszczenia go w krajobrazie pochodził niewątpliwie od surrealistów. Rzeźby, ta lornetka to jest też budynek, w którym nie pamiętam co się teraz mieści w Los Angeles, czyli jak Państwo widzą ogromny typ. I takich obiektów w Stanach Zjednoczonych, jego rzeźby jest naprawdę prawie w każdym mieście, dlatego Państwu pokazuję. Kolejną postacią związaną oczywiście z autem amerykańskim jest Andy Warhol, który nic nie udawał. Zasłynął on płaskimi, odwiedzionym konturem graficznymi pracami, które przedstawiały artykuły konsumpcyjne. Jego butelki Coca-Coli, puszki pomidorowej zupy Campbell czy pudełka Brillo, proszku były po prostu sobą. Sprawiały wrażenie produkowanych mechanicznie, chociaż były malowane ręcznie. I na przykład właśnie seria puszki zupą firmy Campbell, na pewno tu Panią znane, posłyszę, składała się z 32 oddzielnych płócien, na których przedstawione zostały dostępne w 32 rodzaje zupy Campbell. Można to było odczytywać zarówno jako wyśmianie wielkiej sztuki, afirmację kultury amerykańskiej, proste jej też odbicie, jak i ironiczne protraktowanie. Była to współczesna martwa natura, z tym, że Warhol ironicznie doprowadził do ostateczności utożsamienie dzieła z obranym przedmiotem.